Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia. Karol Ferenc. Moi drodzy, słuchajcie audycji, odcinek specjalny, a my mamy już telefoniczne połączenie z Markiem Nowakiem. Cześć Marku. Cześć, cześć, witam wszystkich. A Marek Nowak, słuchajcie, to kierowca i człowiek, który kocha rajdy samochodowe, kocha rywalizację. Swoje starty rozpoczął, profesjonalne starty rozpoczął w 2015 roku, więc całkiem niedaleko. I to nie jest jakiś ogrom rajdów, które przejechał w swojej karierze, za to przejechał, słuchajcie, te rajdy samochodami, które mają powyżej 300 koni. Jeżeli chodzi o rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski, to poniżej tych 300 koni mechanicznych i napędu na 4 koła Marek nie schodził, ponieważ lubi takie samochody, ale nie tylko rajdy samochodowe są jego pasją. Kocha także narciarstwo, o czym za chwilkę również porozmawiamy. I rajdy czerpie z rajdów ogromną przyjemność. A po testach, słuchajcie, które odbył kilka dni temu, kiedy usłyszałem i zobaczyłem wypowiedzi Marka o jego takiej euforycznej stronie jazdy samochodem klasy R5, to pomyślałem sobie, że to właśnie Marek Nowak musi być gościem w dzisiejszej audycji, odcinek specjalny. No i tak oto zaczynamy rozmowę. Witam cię jeszcze raz, Marku. Witam, cześć. Marku, właśnie, jak spędziłeś zimę? Powiedz, czy zima 2020-2021 to był okres, który spędziłeś dobrze, jeżeli chodzi o przygotowania do sezonu 2021 właśnie? Zacząłem przede wszystkim wcześniej niż zawsze, bo zawsze składało się tak, że to auto nie było gotowe, a to jakoś się nie składało z trenowaniem, a w tym roku po prostu zacząłem dużo wcześniej. Mamy auto, które no właściwie nic nie można w nim zmienić, więc nie ma co tam zmieniać, po prostu trzeba nim jeździć. No i tak jak wspomniałeś, no, byliśmy na super, na właśnie lodowo, śnieżnych, coś tak na stadionie ringu, no to był bardzo fajny trening. Właściwie, jak ma być szczery, to chyba najlepsze, jakie przeszedłem. Mhm. Wrażenia, wiesz, w samochodzie R5 na śniegu, na długim kolcu, no to jest jednak coś niesamowitego po prostu. Auto jest po prostu do tego stworzone, czuć dopiero wtedy, dlaczego ona jest tak zbudowana i po co jest zbudowana. No i też dlaczego tyle kosztuje, bo to nie jest tania zabawka, prawda, jeżeli chodzi o starty. No, wiesz, tam wiesz, ile kosztują te samochody, nowe kosztują, wiesz, właściwie nowe z fabryki, to grubo ponad milion złotych, więc to bardzo drogi samochód. Natomiast, no tak, no, teraz mogę powiedzieć, że wiem, do czego są budowane, bo to zaczynam. Właśnie tam mówię, tak, jeśli chodzi o jazdę po śniegu, to auto ma takie możliwości, że to nie do opisania. No i można powiedzieć, że to taki stan euforii później przybiera i jest w tobie, myślę, ten stan euforii do dzisiaj, kiedy o tym myślisz, kiedy myślisz o tym, jakie są możliwości tego samochodu, ale też myślę, że z drugiej strony, ile no, można się nauczyć za kierownicą takiego auta, prawda? Stanowczo, wiesz, jakby to auto, no to już jest jakby najwyższa klasa w Polsce, wiadomo, i czołówka, no to absolutnie najlepsi kierowcy w Polsce. Jeden odskuje na Grzeszku, czyli który jest też człowiekiem, instytucją. No i ciężko jest ścigać z takimi chłopakami, że trzeba dużo trenować, żeby coś tam się zbliżać do nich. Natomiast rzeczywiście auto, no to jest niesamowite, to po prostu auto robi dokładnie to, co chcesz, a nie tak, że lancer czasem zrobi coś też, a czasem zrobi zupełnie coś innego. No tutaj jest zupełnie inaczej, on jest zbudowany dla kierowcy i czuć to po prostu w samochodzie i to jest świetne uczucie, naprawdę świetne. W zasadzie od początku swojej profesjonalnej kariery startowałeś Lancerem. Powiedz, jakieś też dobre rzeczy o Lancerze. Jaki to jest samochód i czy nie żałujesz, że zacząłeś od takiego samochodu, a na przykład, no nie wiem, nie usiadłeś za kierownicą samochodu napędzanego na przednią oś, czy też zaczynałeś troszeczkę w niższych klasach? No powiem ci tak, o Lancerze można powiedzieć wiele dobrych rzeczy, bo to jest świetny samochód. Tak naprawdę dla mnie przez długie lata był fantastyczny. Bardzo dobrze mi się jeździło, wiesz, całkiem niezłe wyniki już w pewnym momencie w tych samochodach. Auto, mimo że jest dość duże i trochę takie ciężkawe, to jednak całkiem fajnie sobie radzi, ma dużą moc, duży moment obrotowy, więc bardzo pomaga w wielu momentach. Natomiast, wiesz, jakby ja nigdy nie zakładałem, że dojdę, czy gdzie dojdę, bo nigdy nie było takiego planu. Gdybym miał taki plan od samego początku, to bym nie zaczął od Lancera, zacząłbym od przednio napędowych samochodów, ale no cóż, w moim przypadku tak się ułożyło i teraz to jest trochę, nie wiem, czy chcę zaczynać naukę przednio napędowych samochodów na nowo, więc
No i pewnie trzeba to kontynuować. Trzeba to kontynuować i myślę, że samochody klasy R5 no, wzbudzają dużą radość u kierowców, ale nie tylko u kierowców. To jest znakomity samochód. Samochód, który także może być widowiskowy, ale o tym za chwilkę jeszcze porozmawiamy. Słuchaj, skąd wziąłeś się w rajdach samochodowych i skąd ta pasja? Pasja właśnie związana z motorsportem, ze ściganiem się, no i taka decyzja, że no z tego kibica zostajesz człowiekiem, który jest oglądany, jest podziwiany na trasach odcinków specjalnych. Powiem ci, że jakby początek jest bardzo daleki. Otóż mój brat, starszy brat, ścigał się w dokartach. Miałem jakieś 6 lat. Nie zapomnę pewnego przejazdu po torze w Bydgoszczy, w którym jechałem dokartem. Mój ojciec wrzucił tam na pierwszy bieg i tak sobie przejechałem cały ten tor, aż dojechałem do ostatniej prostej. Byłem tak mały, że jak trzymałem kierownicę, to nie dotykałem nogami do gazu. No ale cóż, no, wszedłem pod taką kierownicę, nacisnąłem gaz, no i mój ojciec już nie zdążył biec do mnie. Dzięki Bogu znajomy nas wyciągnął fajkę, bo mi spadł fajkę od szyby, bo mi spadł do rogu. Nie wiem, jakby się to skończyło, ale no cóż, to był pierwszy punkt do tego sportu. No. Tak naprawdę rajdy. No to cóż, no, Krzysztof Hołowczyk, no to ci mam powiedzieć. No, to jest jeszcze Felika, to była taka pierwsza miłość do rajdów. A później... No powiem ci, że u mnie też się to podobnie zaczęło, wiesz, od Krzysztofa Hołowczyka. Wiele jest dzieci Hołowczyka. Tak, możemy powiedzieć i my dziękujemy Krzysztofowi, że jesteśmy w ogóle gdzieś wokół rajdów, że jesteśmy, czy to w rajdach bliżej, czy też dalej, ale no, no lata 90, Toyota Celica, taki szalony styl, no zdecydowanie to był szalony styl i szalone lata rajdów samochodowych. Szalone auta, wiesz, tak. Słabo się prowadzące, ale za to dużej mocy w tym momencie. Także no to trzeba było mieć rzeczywiście dużo umiejętności, żeby jeździć takie koni. No cóż, no podziwiałem to i to był taki pierwszy moment, kiedy właśnie zacząłem się interesować. Właśnie to już padłem z mistrzostwa świata i największym jakby udziałem jest Tomi Makinen. Pan był niesamowity po prostu. W tamtych czasach tym samochodem, także no, to był początek. A jeśli chodzi o moje początki wprowadzenia, no to ja zacząłem gdzieś tam jakieś kajotesy po Warszawie, ale kajotesy warszawskie wtedy to było tak w Kolandii, więc trudno to nazwać kilkowy rajdem. A pierwszy rajd rzeczywiście dość późno, bo dopiero na 35 lat, jak się zdecydowałem, więc powiedziałem, no albo spróbuję, albo nie spróbuję, już nigdy. A więc no cóż, no łączy mnie to z Łobowem, ale nie to budżety, niestety nie. To nas nie łączy. Ale myślę, że ta sama pasja, że na pewno pasja podobna i no i taka ciekawa decyzja, że właśnie no decydujesz się, że to nie będzie tylko zabawą, tylko decydujesz się iść dalej, bo jest wielu kierowców, którzy startują w różnego rodzaju rajdach regionalnych, no nie zaliczanych do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, ale rajdach, no często takich możemy powiedzieć, możemy je nazwać rajdami amatorskimi, chociaż często amatorskie tak zupełnie nie są, ale nie chcą iść dalej. A w tobie się ta chęć pojawiła, że chcesz pójść dalej? Wiesz co, jakoś tak mam takie poczucie, że często rajdy amatorskie troszkę idą w innym kierunku, w sensie takim, że idzie to bardzo duży wyścig zbrojeń na tym poziomie. Tak naprawdę trudno powiedzieć, kto jest lepszym, kto jest gorszym kierowcą. Te samochody są tak różne czasem od siebie i tak mocno już wyżyłowane, że no, stwierdziłem pewnie, że to nie jest dobry kierunek. Tak? Chciałem mieć taką klasę, gdzie to można spróbować. Akurat uważam, że Open 4 woda, z której startowałem, nie była za specjalnym tym względem. Klapą to rzeczywiście kochał, były dość różne. Natomiast bardziej mnie kręci taka rywalizacja, żeby sprawdzić samego siebie. No i cóż, no, naprawdę w R5 czasie można się sprawdzić. No i słuchaj, warto? Warto po kilku latach od startów polecasz taką drogę no, tym osobom, które się wahają, czy wykonać taki krok w stronę mistrzostw Polski właśnie? Słuchaj, uważam, że to był najlepszy krok w moim rajdowym życiu. Ponieważ sam rajd może już nie są tak długie jak kiedyś, to jednak jest kilka razy rajd, czasem kilka razy rajd okręgowy, więc w moim przypadku, gdzie mam dość małe doświadczenie, no to tutaj go już dużo szybciej nabędziesz niż startując w okręgowych rajdach, które są tam około 50 km.
To są inne umiejętności, inny rozkład sił i rozkład prędkości także. Tak, no oczywiście, no bardziej też musisz taktycznie podchodzić. No, oczywiście wiadomo, że to jest droższe, no bo to wszystko drożej kosztuje. Natomiast no, dla mnie to był bardzo słuszny kierunek. Jeżdżąc Lancerem, no to trochę te klasy aut czteronapędowych w rajdach okręgowych były dość okrojone. Nie można było się ścigać o wybranie rajdu, tylko można było wybrać swoją klasę. Wtedy to trochę nie było sensu iść dalej, jeśli chciałbyś coś dalej osiągnąć. Nie? Więc jakby mistrzostw Polski był właściwie jedynym słusznym tak naprawdę, bo większy koszt aż tak nie jest aż tak duży, jakby się wydawało. Na pewno rajdy samochodowe i start na tym no, najwyższym w Polsce poziomie spowodował wzrost twoich umiejętności. Myślę, że co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale powiedz, czy rajdy zmieniły ciebie jako człowieka? No człowieka, który też no, musi być motywowany przez te rajdy, żeby zarabiać na starty, prawda? Żeby finansować starty samochodami, które, tak jak już mówiliśmy, no, rajdy samochodowe do tanich nie należą. I czy rajdy jakoś motywują cię bardziej do tego, żeby pracować jeszcze ciężej? No, jeśli nie ma innego wyboru, tak? Jeśli chcesz startować, musisz mieć budżet. Jeśli chcesz mieć budżet, musisz pracować. I to jest proste. No ja niestety nie mam aż tak dużego budżetu, że muszę pozwolić na te stopy, tak? No, oczywiście mam bardzo dobry samochód, ale jednak jest mimo wszystko trochę starsza już na wszystko. Ale absolutnie nie żałuję, bo mam bardzo dobry samochód. Natomiast oczywiście rajdy nauczyły mnie wiele o tym, o sobie przede wszystkim, tak? O tym, że mogę wiele więcej niż mi się wydawało. No tak. A to też. To jest fajne uczucie. To jest super, bo dla mnie rajdy to jest takie trochę przemianowanie samego siebie. I swoich, wiesz, no, strachu, jakby się obaw i no, po prostu na samego siebie. To jest fajna rzecz, naprawdę. A gdyby nie było rajdów samochodowych, to jaką dyscypliną sportu byś się zainteresował, no, w drugiej kolejności, o tak? No, to jest łatwe pytanie, narciarstwo. Jestem, wiesz, wielkim fanem narciarstwa. To twoja duża pasja, tak. Pamiętam kiedy, tak. Pamiętam kiedy miałem pierwszy raz narciarstwo. Śledzę narciarstwo, jeżdżę na latach, byłem dawno na nartach w Szwajcarii, więc nie odpuściłem tego roku. Także no, śledzę bardzo i cieszę się z sukcesów ostatnich, bo wiesz, mamy dużo sukcesów, jeśli chodzi o kobietę. Stronę, tak powiem, bo Maryna Gąsienicowa nie wszystko miejsce jeszcze po świata aktualnie, kilka dni temu. Także fantastyczny wynik, bo to rzadko się zdarza. Pamiętam właściwie, kiedy tak wysoko w rankingu, także super. Czy są jakieś analogie z rajdami samochodowymi właśnie tego sportu? No tak, no tor jazdy, nie? Tor jazdy, no. Tutaj powinniśmy poprosić Kastra Wróblewskiego o analizę, bo on narciarzem z tego co dokładnie, powiem. Dokładnie. Więc on by nam więcej powiedział, ale myślę, że no tak, tor jazdy i wcześniejsze wejście w zakręt, no to już jakby intuicja się sprawdza. Słuchaj, Kajetan Kajetanowicz niedawno chciał połączyć wręcz te dwie dyscypliny, no i samochodem rajdowym na stoku też ciekawy pomysł, prawda? No wiesz, słuchaj, są tacy kierowcy jak Kajetan, którzy potrafią wszystko, więc wiesz, on może nawet po stoku jeździć. Cześć, powiem ci, jeżeli taki samochód podjeżdża, prawda, no to na samą górę, na szczyt, no to jeszcze jesteśmy sobie to w stanie jakoś wyobrazić, ale taki szaleńczy zjazd, kiedy jest naprawdę stromo, no jest bardziej stromo, myślę, niż też nam się wydaje często, bo stoki narciarskie no bywają absolutnie szalone i myślę, że no jeżdżąc na nartach wiesz o tym doskonale. No, powiem szczerze, że nie wiem, po jakim stoku jechał, nie wiem, czy kiedyś na to nie jeździłem, ale no, na pewno jest to wyzwanie. Tym bardziej, że trudno powiedzieć, jak bardzo był ubity ten stok, a jednak rajdówka, która jest ok, tam trochę waży. No, ale wiesz, no, Kajetan, trudno mi znaleźć jeszcze odpowiednie słowa, żeby dobrze to określić. To jest po prostu fenomenalny kierowca. Fenomenalny kierowca, a też człowiek instytucja, prawda? I człowiek, który no, rozsławia rajdy jest samochodowe. Jesteśmy w ogóle, tak coś mnie też łączy z Kajetanem. No a słuchaj, dlaczego startowałeś właśnie, startując jeszcze samochodem, tak to nazwijmy, N-grupowym, czy też R-grupowym R4, dlaczego to było Mitsubishi, a nie Subaru na przykład? Wiesz co, no właśnie przez Tony'ego McKinnona, no po prostu jestem fanem marki Mitsubishi.
Wiesz, oczywiście zawsze mi się lepiej prowadziło. Znaczy dla mnie... Ale Krzysztof Hołowczyk za kierownicą Subaru Imprezy zdobył tytuł mistrza Europy w 97 roku. No widzisz, no, to są dwie szkoły, no ja rozumiem. No. Nie, wiesz, tak naprawdę jakoś Mitsubishi, wiesz, no po prostu bliżej człowiekowi śmiertelnemu do Mitsubishi, które jest świetne, mhm. niż do WRC, którym jeździł Hołowczyk, tak naprawdę, nie dostęp. Oczywiście wszyscy wiemy, że jakby w pewnym momencie Mitsubishi było bardziej konkurencyjne od Subaru, później to się zaczęło zmieniać, tak, i tak wyrównywać. Później do Subaru chyba troszkę to wskoczyło. No, jest to tak naprawdę kwestia preferencji, myślę, że to ostatnie Subaru dużo lepiej się prowadziło i wszyscy to jakby mówią, którzy jeździli, natomiast jakoś tak. No i zobacz, tak to się stało w tej cywilnej motoryzacji, że tak ją nazwijmy, kiedy w latach 90. i też później no, powstawały kolejne ewolucje, czy to Mitsubishi Lancera, czy to też kolejne ewolucje Subaru Imprezy. No i w pewnym momencie producenci zaczęli się odsuwać od tego sportowego charakteru samochodów napędzanych na cztery koła z turbiną, benzynowe, fajne silniki. I w zasadzie ten rynek no, troszeczkę zaczął się wygaszać, aż przyszła Toyota GR Yaris, myślę, że no, robi fantastyczną robotę. Co ty na to, na taki samochód, na taki pomysł, na takie auto? No już nie jeździłem, to prawda bardzo niewiele, ale jednak się przejechałem. Rzeczywiście auto jest niesamowite i brakowało takiego samochodu od lat. Cieszę się, że Toyota poszło w tym kierunku, bo rzeczywiście to już rzadko się, żeby producent się zdecydował na taki samochód. No troszeczkę nudno było, prawda, bez takich aut? Umówmy się, to są emocje, tak? Rajdy czy motoryzacja, tak? Motorsport to jest pasja, nie? To kręci ludzi, więc jakby ja się nie dziwię wcale, że poszli w tym kierunku. Podoba mi się to, co robi Toyota, Mistrzostwa Świata i wiesz, i właśnie z tym samochodem również. No to jest niesamowity jest silnik, który ma 3 cylindra, w ogóle tego jakby nie odczuwasz tak naprawdę, słuchasz go, tak. No właściwie to tak, dlatego tak nie słychać. Mhm. Prowadzi się świetnie, no na pewno 4 koła stały, także tak jak pan by przykazał, no także fajne auto. A mnie osobiście troszkę za małe, bo mam 2 dzieci i tak, wiesz, musiałbym czasem wozić, więc to jakaś tam byłaby gimnastyka straszna. Ciężko by było uzasadnić taki zakup samochodu rodzinnego, tak to nazwijmy, no, prawda? No to chodzi, wiesz, no, moja żona zawsze śmiała, że Lancer to jest samochód rodzinny, bo to jest no, rodzinny sedan, więc jakby Lancer przechodzi jeszcze. Tak. Tego tak. Dokładnie. Było ciężko. No, z Toyotą mogły być ciężej, natomiast mam nadzieję, że ten ruch Toyoty spowoduje, że także inni producenci no, zainteresują się tym rynkiem takich samochodów, bo ten samochód też się dobrze sprzedaje, co jest bardzo istotne. Myślę, że no, szukamy tych emocji. Tego co słyszałem, to bardzo szybko się sprzedały. Mhm. Bardzo szybko się sprzedały. Tak, bardzo szybko i to taki samochód, no można powiedzieć, sukcesem sprzedażowym, że nie jest tylko takim no, wytworem, że tak powiem, pewnej tutaj no, kultury w WRC i tych ludzi, którzy się tylko interesują rajdami samochodowymi, ale no, może mieć przełożenie także na bardzo dobrą sprzedaż. No tak, no właśnie o to chodzi. Ford też niby jakiś czas temu robił RS-y, ale też jakoś nie wiem, jak to pójdzie dalej, więc tego nie zrezygnuję. Natomiast rzeczywiście Toyota poszło w tym kierunku i mi się zdecydowała dla nas wszystkich. A wiem, że szybko się sprzedało, więc no, myślę, że pozytywny odbiór będzie miała Toyota. Taką mamy nadzieję. Mistrzostwa Świata, bo dotknęliśmy troszeczkę Mistrzostw Świata. Mówiłeś o fantastycznym zespole Toyoty. Czy to w zespole Toyoty jest kierowca, któremu najbardziej kibicujesz, jeżeli chodzi o tą ścisłą czołówkę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata? No, właściwie to się zgadza. Mhm. Dokładnie tak trafiłeś. Wiesz, to kibicuję od lat Ozierowi. Mimo, że wiele osób jakiś tam, że nie do końca im pasuje, jednak uważam, że to, jakim jest kierowcą, to osiągnął, w jaki sposób osiągnął, jak jest doskonały kierowca, jak pracuje nad sobą, jak prowadzi samochód, choć ma śmieszną czasem manierę prowadzenia, znaczy kręcenia kierownicą, troszkę jak taksówka, to daje sobie czasem kierownicę, ale wiesz, nie będę krytykował siedmiokrotnego mistrza świata. Dokładnie. Ale rzeczywiście fenomenalny pod każdym względem. No to jest dla mnie niesamowite, żeby na tym poziomie
w dzisiejszych czasach tyle lat być na świecie, to jest po prostu coś niesamowitego. Wszystko wskazuje na to, że to będzie niestety jego ostatni pełen sezon w Mistrzostwach Świata, a myślę, że no, kierowca tego formatu, gdyby został kilka lat w rajdach samochodowych, mógłby zaatakować no, ten ogromny i wydawałoby się nie do pobicia rekord Sebastiana Loeba. No mógłby. Myślę, że trochę na to liczył, trochę pokrzyżował plany. Natomiast cóż, no myślę, że nie ma naprawdę nic do udowodnienia, bo po prostu jest fenomenalny. Tak? To jest, co osiągnął, jest bardzo trudne do pobicia. No. Wiem, że ledwo zdobył więcej mistrzostw, tak? Natomiast no, te mistrzostwa były czasem tak, że już tych producentów było dwóch tylko, tak? Mm-hmm. No więc jakby to trochę inaczej wyglądało, natomiast to też jest genialny przyrost. No, jeśli człowiek wraca po przerwie, ma 45 lat i wygrywa Red Bull, to jest coś niesamowitego, tak? Dokładnie. Natomiast wygranie 7 mistrzostw świata z 3 różnymi producentami, przechodząc ery różnych samochodów, to jest naprawdę coś niesamowitego. To jest niezwykły wyczyn, to prawda. Jeżeli chodzi o samochody, czy kierowców startujących autami klasy R5, myślę, że tutaj odpowiedź jest no, jednoznaczna i prosta. To jest Kajetan Kajetanowicz, prawda? No, Kajetan jest no, takim wzorem do naśladowania w Polsce, że to jest jasne, tak? Mhm. Natomiast no, wiesz, ta chwila zdarzy się ktoś, kto jest po prostu genialny. To młody Rowan Pera, który po prostu wyskoczył no i po prostu zamiast wszystkich. No jest niesamowite i to jest fajne, że młody chłopaki jeżdżą w ten sposób. W tamtym roku Futunem, który został mistrzem świata i startował u nas, naprawdę widać było, że jest no, stopu kierowcą. No to wiedzieliśmy wcześniej, nawet nie winni, ale rzeczywiście to, co pokazują młodsi, też jest imponujące. Natomiast no, ja cały czas kibicuję Kajetanowi, no bo no cóż, no, brakuje mi tylko mistrzostwa świata. Myślę, że cudownie byłoby oglądać właśnie Kajetana, no, stojącego na najwyższym stopniu podium. Myślę, że no, pokazał wieloma wynikami na przestrzeni ostatnich, no nawet nie dwóch, trzech, pięciu, ale 10 lat, że jest kierowcą topowym, że jest kierowcą, który, tak jak powiedziałeś, bardzo mocno pracuje, bo rajdy samochodowe to ogromna praca, prawda? Tutaj nie ma czegoś takiego, że raz się wejdzie na pewien poziom i można odpuścić. Tutaj trzeba cały czas gonić. I pamiętam, słuchaj, takie słowa Krzysztofa Hołowczyca, od którego wspólnie zaczęliśmy nasze zainteresowanie rajdami samochodowymi. Pamiętam, jak Kajetan Kajetanowicz zdobył pierwszy tytuł Mistrza Polski. Wtedy gościem w audycji Odcinek Specjalny był Krzysztof Hołowczyc. No i zadałem mu takie pytanie. Co powinien zrobić Kajetan Kajetanowicz po tym zdobyciu pierwszego tytułu Mistrza Polski? Wiesz, co odpowiedział? Powiedział, powinien przyspieszyć. To powiedział i sobie to tak pięknie oddaje. I Krzysztofa Hołowczyca, i umiejętności, ale także no, późniejszą drogę i ścieżkę kariery Kajetana Kajetanowicza. No dokładnie, no zobacz na Krzysztofa, tak? Ciągnie wilka do lasu. Słyszałem, że ostatnio jednak się pania Kubeka robi znowu. Więc to jest też niesamowity człowiek. Tyle lat sukcesu i ciężkiego sportu i poświęceń. Naprawdę to jest też niesamowite. A Kajetan, no to można więcej o Kajetanie powiedzieć. No. Dla mnie jakby ten sezon, wiesz, no, Kajetan ma w tym roku 42 lata, z tego co pamiętam. Mm-hmm. Jest młodym kierowcą, umówmy się. I powiem szczerze, wydawało mi się, że jakby nie zrobi kolejnego kroku tak dużego, tak? A on po prostu co chwilę jest lepszy. I to jest coś niesamowitego. Ja patrzyłem i mówię, nie wierzę, co się dzieje. Jeździ świetnie i jest coraz lepszy, także życzę mu mistrzostwa, bo mu się należy, na pewno. Bardzo mu tego życzymy. Słuchaj, Citroen C3 R5 czy Ford Fiesta R5? Który samochód? Słuchaj, powiem ci szczerze, no mam porównanie, tak, bo jechałem raz na Barburce Warszawskiej i pierwszy raz w ogóle w życiu R5-ką i jeżdżę Fordem. No i na dzień dzisiejszy brałbym Citroena. Ford jest jedną z pierwszych konstrukcji, więc jakby to już trochę starsza konstrukcja. Citroen jest nowszy, dużo. Natomiast dla mnie Citroen był no jak rękawiczka. To, co chciałeś tam zrobić dokładnie. Jeszcze czasem jest troszkę inaczej, że tak powiem, nie do końca, tak? Jest bardziej jakby taka wybaczająca błędy, to prawda. Citroen jest bardziej taki 0-1, natomiast Citroen był niesamowity silnik, który idzie z dołu bardzo.
no i reakcje na to, co robisz i takie poczucie, nie miałem takie poczucie, słuchaj, w tym samochodzie, jakby ten samochód był wokół mnie zbudowany. Nie jest, że ja wsiadam do jakiejś maszyny, tylko że to jest jakby obudowanie wokół mnie i to, co ja robię, to jest jakby ten samochód jest częścią mnie. To było niesamowite uczucie. Także auto jest naprawdę świetne i fajnie by było takim samochodem sezon zrobić, no ale jeszcze nie ten budżet. I to jest fajne, słuchaj, w tych czasach, że tylu producentów także no, zdecydowało się na ten krok pójścia w kierunku auta klasy R5. Jest wybór i to jest też fantastyczne, jak różni kierowcy różnie podchodzą do tych samochodów, jak różnie je czują, jak mogą no, dopasować samochód pod swoje preferencje. To jest niesamowite. No, dokładnie tak. Wiesz, ja nie mam większego porównania niż te dwa samochody, ale wiele słyszałem o wszystkich R5-kach. No i rzeczywiście na pewno topie jest Polo i Fabio, ale zaraz blisko. Właściwie wiesz, to tak naprawdę trudno powiedzieć, bo to zawsze zależy od kierowcy. Hyundai niby jakieś tam kłopoty są z ustawieniem tylnego zawieszenia, więc też trudno je ustawić, natomiast to nam pokazał, że można, prawda? Także no to wszystko zależy od kierowcy. Mi się wydaje, że zawsze jakieś tam preferencje, że lubisz taki samochód, albo bardziej taki. Ja z tych dwóch mogę tylko powiedzieć, że wybrałem Citroena na pewno. No to zostańmy przy Citroenie. C2 R2 i sezon 2018. Miałeś taki bodajże jeden start właśnie za kierownicą samochodu no, przednapędowego, malutkiego, nierodzinnego zupełnie, prawda? Oj tak, wiesz co, no chciałem spróbować sobie we dwójce, bo nigdy nie jeździłem przednapędowym rajdowym samochodem. Ale no mówię, dobra, jakoś taki tańszy wezmę, wiesz, żeby tam no, tylko to zobaczyć, jak to jest. No i mówię, no, nic nie będzie z budynka. No i super, wszystko fajnie, od Janka Kinieckiego poznaję. Janka Kinieckiego, kolejny człowiek instytucji ratunkowej, więc wiesz, fajne przeżycie. Najpierw pojechaliśmy na Tor do Kielc, gdzie było sucho i więc ten samochodzik taki wyczytki, wiesz, tak super fajnie skręca i no, w ogóle bardzo fajnie odczucia w tym samochodzie. Natomiast jechaliśmy na rajd, to był Tarmac. No to tam były dwa dni. Pierwszy dzień to był tylko taki prolog i to na dodatek równoległy odcinek specjalny, krótki tam kilometrowy. Mhm. I następnego dnia dał się już główny rajd. Ten pierwszy prolog poszedł mi całkiem dobrze, było sucho, ja też tam pojechałem. Mówiłem, trzeci czas w Łoszkach, to jest całkiem dobrze. No a drugiego dnia spadł deszcz ze śniegiem, było dwa stopnie. Ale w ogóle absolutnie nie chciał hamować. To idealne warunki, słuchaj, na poznanie nowego samochodu, prawda? I no, to jeszcze przez napędowego. I to jeszcze tak krótkiego, wiesz? Tak. Przesiadając się z najdłuższego samochodu rajdowego, jaki chyba jeździ w Polsce. No powiem ci, że to była walka o życie. I walka o to, żeby nie musieć odkupić rozbitego samochodu. Wiesz, naprawdę. Ja odpuściłem w pewnym momencie ten rajd, bo to wiedziałem, że to nie ma sensu. To była walka o życie. Tam po prostu samochody z rowa są dawały co się da. Czasy były fatalne, ale no, to było trochę też wybór, że no, nie chciałem jakby zjeżdżać w ten samochód, tylko bo rzeczywiście miałem już kilka takich sytuacji, że naprawdę było ciężko. No, był taki zagnęt, gdzie pewno Subaru ścięło drzewo na 3 metrach, więc jeszcze działo się na tym razie. No także to było ciężkie przecież, byłem bardzo krótki, taki nerwowy na ślisku, no to powiem tylko tyle, było pewne hamowanie pod górę, dużej prędkości i przy hamowaniu obróciło mnie o 180 stopni, co po prostu byłem w ciężkim szoku, bo wydawało się, żeby się nigdy nie zdarzyło, a to się zdarzyło. Można, prawda? Można, dokładnie. Nie no, stanowczo musiałbym powiedzieć, natomiast rzeczywiście przednapędowym auto mają swój urok, na pewno dużo uczą mnie, szczególnie no, trzymania prędkości. Gdybym wiedział, że dojdę tu, gdzie jestem, to na pewno zacząłbym od przednapędowych samochodów, ale no, mam ciekawie. No tak, ale miałem tylko w życiu pojechać Bardurkę warszawską. No i tak jakoś wyszło, no. że tych rajdów troszeczkę jest więcej, z czego no oczywiście bardzo się cieszymy. A ten sezon 2018 i ten jednorazowy start samochodem przednionapędowym, myślę, że można potraktować jako znak. No, Marek, powinieneś jeździć samochodem czternapędowym, zobacz. No, wszystko na to wskazuje. Daj sobie spokój, wróć do Lancera, a w przyszłości będziesz jeździł samochodem klasy R5, bo myślę, gdyby ktoś ci powiedział, nawet w 2015 roku, że słuchaj, będziesz jeździł no, samochodem marzeń, prawda? To chyba byś nie do końca uwierzył w to.
No wiesz, ja bym nie uwierzył, że w ogóle będę jeździł w mistrzostwach świata, bo Polski, przepraszam cię. Absolutnie bym to nie uwierzył, bo nigdy nie miałem takiego planu, ale no już jak wiesz, zrobiłem rajdzisty i pierwszy i drugi mój rajd w życiu, tak? No to już coś tam kliknęło, nie? A może i tak dalej. No i tak się zaczęło dalej, aż jestem tu, gdzie jestem, ale to, że będę jeździł autem klasy R5, to w życiu nie wiem. No, marzenie się... Warto marzyć, nie? Warto marzyć. Oczywiście, że warto marzyć. Oczywiście, że warto marzyć. I też tak rozmawiamy o tych samochodach, jak dosyć ciekawie wygląda no, struktura nawet samochodów, którymi można startować i można walczyć. Powiedz, czy ta struktura, która jest obecnie, patrząc na samochód klasy WRC, czyli no to przyszłe, czy już obecne samochód klasy R1, później auta klasy R5, później samochody przednie napędowe, czy to jest, czy też nowa klasa R3, czy to jest dobry układ, czy tak powinny rajdy samochodowe być zbudowane, aby no, walczyć na trudnym rynku spośród no, różnych dyscyplin sportowych, z którymi mamy do czynienia? Wiesz, to no, zależy jak na to spojrzeć. Znaczy, dla mnie jest kluczem widowiskowość w rajdach. Wiem, że rajdy to nie jest drift czy tam coś podobnego, tylko tutaj walczymy o czas. Natomiast jeśli auta nie są widowiskowe i nawet jak stoją, tak, no to nie jest dobry kierunek. Już samo auto w WRC, czyli Rally 1, no to jest jak Formuła 1. Myślę, że tam są budżety niemalże 100 milionów euro, i to jest po prostu inny świat zupełnie. I trochę szkoda, że one są tak drogie, bo one są niedostępne właściwie dla nikogo, nie można prawie startować. I trochę tego szkoda. Nie wiem, czy nie poszedłbym w odwrotnym kierunku właśnie, żeby coś w stylu R5 po prostu dodać mocy, zrobić tego WRC i po prostu zrobić, żeby to fajnie wyglądało i na pewno byłoby widowiskowo i fajnie, ale no cóż, no nie ja decyduję. Myślę, że fajnym posunięciem jest Rally 3, bo jednak to jest klasa, która jest tańsza dużo od R5, jest jednak bardzo drogie i to jest fajny kierunek. Uważam, że to jest fajny kierunek. Natomiast nie wiem, czy nie za dużo się robi tych klas, tak naprawdę. No, trudno mi powiedzieć. No, myślę, że powinniśmy się skupić bardziej na tym, żeby dotrzeć do kibiców, żeby im przybliżyć rajdy, żeby one były widowiskowe dla nich, żeby łatwo było je obejrzeć, żeby było łatwo obejrzeć w internecie, bo to jest klucz dzisiaj, prawda? Więc myślę, że ja bym poszedł może troszkę mniej drogie samochody, ale bardziej dostępne dla kierowców, bo wtedy byłoby ich więcej. Chociaż w Polsce ostatnio jest bardzo dużo aut klasy R5 czy Rally 2 teraz, więc tak nie jest źle w Polsce. Nie jest źle i pomimo takiego sezonu, sezon 2020, nazwijmy go pandemicznym sezonem, tylko 3 rundy rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, ale wydawało się, że samochodów, zawodników będzie mniej, natomiast no, obserwowaliśmy co rajd to różnego rodzaju rekordy, a finał w Świdnicy no, pokazał kilkanaście samochodów klasy R5 i nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji, że kilkunastu zawodników jest w stanie walczyć o zwycięstwo w rajdzie. Dysponuje sprzętem, który no, realnie na to pozwala. Tak bym to powiedział, tak, że dysponuje sprzętem, którym można wygrać, tak naprawdę. Rzeczywiście było nas 15 w klasie i to jest super, bo nawet w złotych czasach Hołowczyca Kuliga, tak, startowało góra tam, nie wiem, 5-6 górców. Dzisiejsze auta są szybsze niż tamte samochody, o dziwo, tak, to by się wydawało zupełnie inaczej, jak tak jest, po prostu lepiej się prowadzą. Także to jest niesamowite, że startuje tyle samochodów. To jest rzeczywiście coś fajnego, bo to naprawdę jadą szybko i to widać. A czołówka jedzie piekielnie szybko. Jak ogląda się zaciętą walkę Grześka z Hutunelem, którzy się tną na sekundy i rajdy wygrywają różnicy mniej niż 10 sekund, to naprawdę to jest coś niesamowitego. Fajna rzecz, że jest aż tyle samochodów i myślę, że to też jest ciekawe dla kibiców, ale ja bym jeszcze bardziej przybliżył to kibicom. Ja bym jeszcze więcej takich odcinków dla kibiców robił, bo to zawsze kręci. Nawet jeśli to jest jakiś prosty ołek po mieście czy gdzieś, to jednak ja bym poszedł. Dokładnie. Tak, rajdy powinny wychodzić w stronę kibiców i mam nadzieję, że no, kibice będą mogli rajdy normalnie oglądać, czego no, życzymy sobie, myślę, na sezon 2021. A jakie są twoje plany na sezon 2021? Plany, oczekiwania, marzenia związane z tym rokiem? No wiesz, to taki plan maksimum, no to jest pojechać mistrzostwa
Polski i Mistrzostwa Słowacji. Ale no to jest, będzie ciężko, bo wiadomo, że to jest dużo rajdów dla mnie i to jest jednak spory koszt. Natomiast plan jest taki, żeby zacząć od pierwszej rundy Mistrzostw Słowacji, Słowacji Ringu, jako takie przetarcie przed Mistrzostwami Polski. A coś później się wydarzy, no bo mamy znowu później łączoną rundę, też w Rzeszu będzie łączoną rundę, więc jakby już dwa rajdy wtedy masz Słowacji, więc jakby to jest, myślę, fajny kierunek. Poza tym przede wszystkim to jest to, co powiedziałem wcześniej, to jest trenować, chcę pojechać tam pierwszy rajd, nie tak jak zawsze, bo nie jest to 7 miesięcy, czy gdzieś tam przyjeżdżam na rajd i trudno się naprawdę walczyć. No z chłopakami też są po prostu zawodowymi kierowcami, ja tak to traktuję bardziej jako swoją pasją niż zawód, ile zawód pan nie robi coś innego na co dzień. Więc ciężko jest to rywalizować, chcę po prostu zmienić ten trend i troszkę potrenować przed sezonem. Lepiej czuć się w tym samochodzie, bo on to jest prawie nowy samochód, tak? Dojeździłem na terem, a tutaj tak naprawdę trzy rajdy i no cóż, no, teraz będzie sezon bardziej. No i trzymamy kciuki, aby ten sezon był udany i powiem ci, że masz taką ciekawą, rozbudowaną pasję, pozazdrościć, prawda, takiej pasji, bo rajdy to piękny, piękny sport i myślę, że będziemy to powtarzać i powtarzamy to tak często, jak powtarzać możemy. Słuchaj, twój ulubiony rajd, jeżeli chodzi o rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski, ulubione trasy, to czy masz taki rajd, czy też nie masz swojego faworyta? Powiedziałbym, pierwsza moja myśl to był rajd Śląska. Lubię ten rajd, dobrze mi się go zawsze jeździ. Natomiast bardzo to lubiłem Szutrę i rzeczywiście rajd polski jest niesamowity. Bardzo trudny, bardzo szybki. Jak miałbym tak powiedzieć, który jest najfajniejszy, to strzeliłbym na rajd polski. Mimo wszystko. Rzeczywiście niesamowity. Ja za koszty trafię. Szczególnie takim samochodem. No takim niestety nie powiem, jak jest, bo nie jechałem jeszcze na szczytę. No ale na testach, ale słuchaj, jak zobaczyłem twoje wypowiedzi po testach, to musi być fantastycznie, prawda? No tak, no to jest fantastyczny samochód, jest niesamowity. Kręca, robi wszystko, co chcesz. Jeszcze na szutrach jest jeszcze łatwiej. W takim samochodzie rzeczywiście laser bitrydniejszy, to tylko nie dużo. A fiesta jest bardzo łatwa do prowadzenia na szutrach. Jest bardzo szybka i trochę tego nie czujesz w tym samochodzie, bo ten samochód tak wybiera niewinności, że masz takie poczucie, że mimo wszystko, że jedziesz po dziurach, to tak niewiele się dzieje w tym samochodzie. Po czym najedziesz na fotę i nagle czujesz ból w kręgosłupie pod nalądowaniem i siebie, chyba za szybko. No tak, gdzie tak, rzeczywiście było ciekawie. I testowałeś z Kubą Brzezińskim, powiedz, czy to dobry nauczyciel też? No wiesz, no Jakub jest jeden z najlepszych kierowców w Polsce, więc każda rada od takiego kierowcy, a w ogóle, przepraszam, jeden najlepszy do Wojtka kochał dzisiaj, to jest urodziny, taka co po trenerów. Tak, no Jakub jest bardzo szybki, wiesz, miał od razu wiele uwag, które mi poprawiły jazdę. Ja bardzo dawno nie jeździłem na luźnej nawierzchni, troszkę miałem zaległości w tym temacie. No rzeczywiście szybko doszliśmy do jakiegoś tam sporego postępu w stosunku do pierwszych przyjazdów, więc to było coś bardzo fajnego i bardzo dobry trening. Naprawdę taki trening, który widzisz, jakby może powtarzalnie chyba gdzieś poprawić, to działa i widzisz to i jakby to jest bardzo budujące. No i powiem szczerze, że pandemia trochę wszystkich nas przygina i tak siedzimy i tak trochę nie możesz wyjść, nie możesz tu. Taki dzień w rajdówce po śniegu to naprawdę tak jak zwinienie bateria. No to potrafi być takim jakby słonecznym akcentem, o tak to nazwijmy, w takim czasie. No ale ta wiosna się zbliża. Zbliża się też pierwsza runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, czyli rajd Świdnicki Krause i ty odczarowałeś też ten rajd w zeszłym roku, co też jest bardzo istotne. No tak, tak. No i to było, u mnie było do 4 razy sztuka, nie? Miałem startować już 3 lata temu, ale a to też się wydarzyło z samochodem, tak urwaliśmy płytę, nie mieliśmy drugiej, a miałem nową skrzynię, więc wiem, że nie będę jej kupił. No bo nie. Później byłem chory, później była pandemia i tak to chwila coś się działo. Nie mogłem wystartować w tym rajdzie, rzeczywiście w tamtym roku pierwszy raz. Przez to, że było to przeniesione, tak startowałem z nim. No i powiem szczerze, nie spodziewałem się, że jest aż tak trudny. Wiedziałem, że jest trudny, słyszałem, że jest trudny, tak?
skręty, ale rzeczywiście był bardzo trudno, jeszcze było ślisko, padał deszcz. Jak było sucho, raz padał deszcz. Podjęliśmy też decyzję co do opon. Najpierw mieliśmy na suchym deszcz, a później z przodu zmieniliśmy kliki, zaczął padać deszcz. No ale jakby wiesz, taka też duża nauka, jak można na takim setupie jeździć. Ale fajnie, no fajnie przejechać na rajd, bo już coś tam będę miał w głowie przed następnym, bo rzeczywiście rajd jest bardzo trudny, kręty i trudno jest zapamiętać te wszystkie odcinki, bo rzeczywiście jest sporo zakrętów. Ale rajd jest super, naprawdę świetny. Zdecydowanie, myślę, że dobrze to słyszeć, bo na tym rajdzie, mam nadzieję, spotkamy się już za kilka tygodni. No i Marku, to już było ostatnie pytanie w naszej dzisiejszej audycji. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do radia. Zaproszenie telefoniczne, ale mam nadzieję, że kolejny będzie już na żywo. Nasze spotkanie będzie na żywo i, no i ten popandemiczny czas no, też dobrze wykorzystamy, kiedy będziesz mógł opowiadać o sezonie, o tym, jak przebiegałem poszczególne rund rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, dobrze? No, oczywiście. Mam nadzieję, że będę mógł ci opowiedzieć, jak dobyłem Mistrzostw Polski. bardzo mocno trzymam kciuki. Wiesz, pomarzyć zawsze można. Bo warto marzyć, słuchaj, warto marzyć i dobrze, że teraz mamy to udokumentowane, z czego bardzo się cieszę. Marek Nowak, słuchajcie, był gościem w audycji Odcinek Specjalny w Akademickim Radiu Luz. Marku, bardzo ci dziękuję. Słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami, a my słyszymy się już za tydzień, oczywiście po godzinie 17, jak w każdy piątek w Radiu Luz, audycja Odcinek Specjalny. Żegnam was Karol Ferenc, Marek Nowak i Adam Salomon, który realizował dzisiejszą audycję. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.